Ostatnio bardzo dużo kontrowersji wobec reportażu o Janie Pawle II. Jakie jest Pani stanowisko w tym temacie? No, to nie jest odpowiedź na 3 sekundy, jakie mamy tutaj dedykowane. To jest bardzo poważny temat. To jest temat, który na pewno musi być wyjaśniony. Ale jedyne, co mogę powiedzieć, że historyczna rola Jana Pawła II dla Polski jest bezsprzeczna i że właściwie trudno sobie dzisiaj wyobrażać, jak potoczyłaby się historia, ta współczesna historia Polski, czy nastąpiłby taki przełom, jaki nastąpił w związku z faktem, że Jan Paweł II został papieżem i przyjechał do Polski jako papież. Czy to wszystko, co później się wydarzyło, miałoby miejsce, czy my mielibyśmy taką siłę? A cała sfera związana z problemem, z jakim Jan Paweł II i Kościół od wielu lat się boryka, jest absolutnie sprawą, którą powinniśmy nagłaśniać, o której powinniśmy mówić, którą powinniśmy dyskutować, to bez wątpienia.